Po raz kolejny zapraszamy na Dni Dziedzictwa Europejskiego w regionie Warmii i Mazur. Nasza inauguracja będzie miała miejsce 8 września w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku o godzinie 11. Będzie to bardzo dużo uroczystości przez około miesiąc czasu, poczynając od Ostródy, poprzez Olsztyn, aż po Węgorzewo. Dużo wystaw, wszelkiego rodzaju koncertów, ale też działań takich pokazujących piękno naszego regionu pod względem kulturowym, pod względem naszego dziedzictwa przecież wielonarodowego. Pokazujemy zabytki, pokazujemy kulturę. Takich uroczystości w regionie będzie ponad 25. Myślę, że znajdziecie je Państwo w swoich miejscach, subregionach, miejscach zamieszkania. I prosiłbym o żywe, ciekawe uczestnictwo, bo jest to warte, aby poznawać nasz region od strony kultury, od strony pokoleń, które tworzyły nasz piękny obszar województwa warmińsko-mazurskiego.